Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o speedrowerze, a moim gościem jest Przemysław Domagała. Witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Omega, klubu, który ma nawet sponsora tytularnego, Infornet EU. W trakcie sezonu dorobiliście się, można powiedzieć, sponsora tytularnego. Zakończyły się rozgrywki, ten wasz debiutancki sezon. Trzecie miejsce w dywizji B, komplet zwycięstw na własnym torze, komplet porażek też na wyjeździe. Jak pan właśnie oceni ten debiutancki sezon Omegi? Duży, duży plus. Ja już powtarzałem wielokrotnie, że tak naprawdę przed tym sezonem nie stawialiśmy sobie żadnych celów. No celem było odjechać ten sezon, zapoznać się ze speedrowerem, a tymczasem no, wylansowaliśmy nowe hasło Twierdzę Ostrów. Udało się, bardzo się cieszę, myślę, że wszyscy się cieszymy, zarówno członkowie zarządu, jak i członkowie stowarzyszenia, zawodnicy, no bo na pewno to motywuje do dalszej ciężkiej pracy nas wszystkich. No właśnie, bo tak naprawdę można powiedzieć, że jesteście nowym stowarzyszeniem na mapie speedrowera, ale Ostrów ma duże tradycje, historię tego sportu, wiele lat sukcesów w wirażu. Teraz wystartujecie. Są też zawodnicy właśnie, którzy kiedyś reprezentowali wiraż Ostrów, bo wy szeroką kadrę mieliście i nie tylko tutaj z zawodników z Ostrowa w tym sezonie. Tak, no ta kadra, ta szerokość tej kadry też była podyktowana tym, że no niestety już na samym początku sezonu pojawiły się pierwsze kontuzje. Choćby Tomasz Bodył, problemy z plecami, bardzo brzydki upadek Piotrka Kasperczaka w Toruniu. Też musiał pauzować, no więc musieliśmy szybko działać, jakoś zapobiec temu wszystkiemu. Stąd też decyzja o zakontraktowaniu Artura Kurdyka i Kacpra Drozdowskiego z Zielonej Góry. Bardzo im dziękuję przy tej okazji, że tutaj przyjęli zaproszenie i startowali w naszych barwach. Bracia Małeccy również zrobili różnicę? No zrobili, to już uznana marka w Polsce. Na początku sezonu rozmawialiśmy zarówno z Mariuszem, jak i Michałem. Rozmawialiśmy też z Wojtkiem. Dwóch z braci udało nam się przekonać do jazdy w Ostrowie. Cały czas byliśmy jeszcze w kontakcie z Wojtkiem. Nadarzyła się sytuacja, żeby Wojtek jeździł w Ostrowie, wyraził taką chęć. My się tylko z tego bardzo cieszyliśmy. No i też przyczynił się do tego, do wygranych tutaj meczy w Ostrowie. Też chyba były powroty do speedrowera, tak? Bo niektórzy zawodnicy, którzy już pokończyli swoją przygodę z tym sportem, wracali właśnie, bo to chyba takie nazwisko właśnie jak Piotr Kasperczak, Krzysztof Jeryś, Tomasz Bodył, to są no, zawodnicy, którzy już trochę lat przejeździli. Zgadza się, przy czym Tomek jeździł jeszcze w tamtym roku, jeździł w klubie Wiraż. Natomiast no, Krzysiu Jeryś i Piotrek Kasperczak jakby wrócili do tego ścigania. No i wypada się tylko cieszyć z tego powodu, że przyszli do nas i zaufali nam, zaufali nowemu klubowi tak naprawdę i cały sezon spędzili u nas. No, mam nadzieję, że dobrze się czuli u nas i oby zostali na dłużej. Trzecie miejsce w tabeli, 10 punktów, 4 zwycięstwa, 2 bonusy. Rywale, no i o wszystko Mustang Żołędowo też miał 2 porażki, między innymi właśnie tutaj w Ostrowie Wielkopolskim. To był też taki mecz, jeden z was z najlepszych w tym sezonie, tak? O tak, tak, tak. Troszkę nerwów straciłem na tym meczu. Chyba taki wielki było słychać huk kamienia, który spadł mi z serca po tej wygranej. No tak naprawdę, tak jak powiedziałem, no, jeśli w tym sezonie wygralibyśmy chociaż jeden mecz, to i tak bym ten sezon uznał za udany. Udało się wygrać 4, wszystkie na swoim torze, z teoretycznie mocniejszymi drużynami. Nic tylko się cieszyć. CS Superliga Dywizja B to te rozgrywki seniorskie główne, nazwijmy to, ale przy okazji rozgrywane były również mecze tych młodych drużyn. Proszę coś właśnie o tym powiedzieć, bo to jest też nowość chyba w polskim speedrowerze. Nie wszystkie kluby mają te drużyny Żaków i Młodzików, tak? Żaki i kadeci. Żaków i to jest CS Młoda Liga. To jest głównie liga przeznaczona właśnie dla młodszych zawodników. Tam jeżdżą młodzieżowcy, juniorzy, kadeci i występuje jeden senior. I tam rozgrywki jeszcze trwają, tak? W tych młodszych kategoriach. Tak, tak. Jeśli chodzi o nas, to jeśli chodzi o ligę Żaków,
Zostało nam do odjechania jedno rewanżowe spotkanie z Szawerem Leszną u nas tutaj na torze. To spotkanie już w najbliższą niedzielę. I zostało nam do odjechania dwa mecze, jeśli chodzi o Młodą Ligę. Też z Szawerem Leszną w najbliższą niedzielę i tydzień później w sobotę jeden mecz z Gniezdem i na drugi dzień rewanż. W sobotę 3 lipca, całkiem niedawno, na właśnie stadionie speedrowerowym w Ostrowie Wielkopolskim było, można powiedzieć, takie duże święto młodego speedrowera, bo tam od najmłodszych, od 6 do 12 lat, żaki z całej Polski przyjechały do Ostrowa i właśnie u Was nawet w mediach społecznościowych było takie hasło, że na jeden dzień Ostrów stał się stolicą dziecięcego speedrowera. To chyba fajnie, że od najmłodszych lat właśnie ten speedrower jest wpajany, bo to jest taka zabawa dla tych dzieci. No na pewno jest to jakieś wyrwanie dzieci sprzed komputerów, sprzed tych konsol, sprzed telewizora. Ja, tak jak już powiedziałem wcześniej, chcieliśmy zrobić nabór do szkółki speedrowerowej, a tymczasem się okazało, że właściwie tego nie musimy robić, bo dzieci bardzo chętnie zaglądają na nasze treningi. Mało tego, musieliśmy stworzyć nawet dwie grupy wiekowe, aby móc tym dzieciom zapewnić odpowiednią opiekę, żeby nie było to tylko jeżdżenie w koło, ale też abyśmy mogli się skupić na poszczególnych elementach startu i jazdy na owalu. A co do imprezy, no taki był zamysł, żeby to było wielkie jedno święto speedrovera. No chyba nic tak nie cieszy, jak te roześmiane buźki dzieci po wygranych. No wiadomo, również czasami i płacz po przegranych biegach. No ale taki jest sport i takie jest życie. To wszystko chyba w takiej otoczce trochę festynowej to robicie, tak? Bo to chyba takie jest założenie, że przyjechać na cały dzień do Ostrowa, tak jak jedziecie na inne tory, też to ma być taka trochę frajda dla dzieciaków, zabawa, pamiątkowy medal, rywalizacja. To chyba o to w tym wszystkim chodzi, tak? Jak najbardziej. No, trudno wymagać od dzieci, żeby po prostu przyjechały na turniej, podeszły do tego bardzo profesjonalnie. No ja powtarzam, że przynajmniej się chodzi o żaków, to one mają się bawić tym speedrowerem. Ale jakieś sukcesy już są, tak? Bo tutaj na podium obstawiliście. No tak, chyba najmocniej. No wiadomo też, atut własnego toru. Dzieci jeżdżą na co dzień tutaj, 3 razy w tygodniu ćwiczą, także na pewno pewniej się czują u siebie na torze niż na innych obcych torach. No stąd też sukcesy tych najmłodszych i w kategorii U6, i w kategorii U10. I Hubert Gaicki w kategorii U12. Jeden puchar Polski już macie zagwarantowany, tak? No już w tej chwili dwa puchary Polski mamy zagwarantowane. Już wiemy, że Marcel Komorski w kategorii U6 wygra ten puchar. Jego kolega klubowy wszystko wskazuje na to, że będzie drugi w klasyfikacji generalnej. W kategorii U10 Paweł Kuświk. Już też wiemy, że na pewno puchar Polski w tym roku zdobędzie. No i cały czas jeszcze walczy w kategorii U12 Hubert Gaicki. W tej chwili jest drugi. Została do rozegrania ostatnia, piąta runda we Wrocławiu. No trzymamy kciuki za Huberta. Mamy nadzieję, że mu się uda i też pierwsze z 3 miejsc zajmie w tym roku. Mistrzostwa Polski par klubowych niedawno odbyły się i tak naprawdę patrząc na wyniki, im młodsza kategoria, tym lepszy wynik Omegi, tak? Bo młodzicy byli na 7 miejscu, juniorzy na 5, Open 8, ale było też srebro w kategorii kadetów. Dawid Liz, Igor Domagała oraz Igor Hoffman i brązowy medal żaków Aleksandra Kuświk, Hubert Gaicki i Paweł Kuświk. To można powiedzieć, że rośnie to takie najmłodsze, najlepsze pokolenie, tak? No miejmy nadzieję, że to co najlepsze jeszcze przed nami. No takie założenie, żeby od tych najmłodszych zaczynać, żeby tak jak w każdym sporcie po prostu po kolei przechodzili oni te kategorie wiekowe, abyśmy nie musieli, chociaż powiem jeszcze raz, bardzo dziękuję chłopakom z Zielonej Góry, dziękuję chłopakom z Gniezna, że nam zaufali, że jeździli z nami w tym sezonie. Natomiast no chciałbym, żeby jak najwięcej tych dzieci, tych zawodników jednak było z Ostrowa. Tak jak pan wcześniej wspomniał, ogromne tradycje speedrowera w Ostrowie. Tytuły drużynowego mistrza Polski, tytuł klubowego mistrza Europy. Dokładnie, dokładnie. Wielu znakomitych zawodników. Bartek Grabowski, Marcin Kołata. No to jest to, na czym można powiedzieć, te dzieci mogły się wychować, bo wiadomo, no to oni może nie wszyscy pamiętają, bo nie każdy był na świecie, jak oni zdobywali te sukcesy. No myślę, że spokojnie wielu z nich jeszcze nie było wtedy, kiedy te sukcesy ale były. Ale gdzieś tam sobie warto przypomnieć, że te tradycje są duże. To może jeszcze tak na
koniec właśnie, kiedy trenujecie, gdzie to wiadomo, bo jest jeden tor speed rowerowy w Ostrowie Wielkopolskim przy Stadionie Miejskim i jak można się do Was zapisać, jeśli rodzic chciałby właśnie wysłać dziecko na treningi speed rowerowe? Serdecznie zapraszam. Stadion speed rowerowy przy Stadionie Miejskim, właściwie naprzeciwko basenu miejskiego. Trenujemy 3 razy w tygodniu. Trenujemy w poniedziałki, środy i piątki od godziny 17. Wyjątkowo w tym tygodniu godzinkę później z uwagi na te wysokie temperatury. Także zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś chciałby przyjść z dzieckiem, wystarczy zabrać bluzeczkę, długi rękaw, długie spodnie, rękawice, kask, no i oczywiście rower, jakąś butelkę z wodą do picia. Zapraszamy. A te rowery muszą być jakieś takie specjalistyczne, bo wiem, że ci najmłodsi jeżdżą na takich małych jeszcze rowerkach, tak? Tak, dzieci jeżdżą w kategorii 6 na takich rowerkach, na jakich jeżdżą codziennie. Zresztą tak jak rozmawialiśmy tu przed programem, chyba każdy z nas się kiedyś ścigał na takich rowerkach wokół bloku, gdzieś tam wokół jakiegoś drzewa i udawał Jacka Bruchajzera i innych sławnych żużlowców tutaj z Ostrowa. Więc jeśli macie Państwo w domu takie dzieci, też i dziewczyny, bo też nie wspomnieliśmy o tym, że no mamy w swoim gronie już 2 dziewczynki. Ola Kuświk, która jest w tej chwili już reprezentantką Polski kadry kobiet. Także moje wielkie gratulacje dla Oli. Jeszcze mamy 2 dziewczynkę, Maja Rębiok. No właściwie na speedrowerze jeździ 2-3 miesiące, ale już też widzimy, że jeśli nadal będzie tak ciężko pracować jak teraz, to będziemy mieć z niej, ale myślę, że przede wszystkim ona z siebie będzie miała wielką radość z tej jazdy. Też została powołana na takie zgrupowanie. Także zapraszamy i dziewczynki, i chłopców. Tutaj. Z jakiego wieku można zacząć właśnie? Bo tu 6-latki są na najmłodszą kategorią. To jest taki właśnie najlepszy wiek, żeby zacząć bawić się w to? Ja myślę, że tak. No najmłodszy z naszej kadry, Marcelek Pawlak, ma 5-latek. I poczyna sobie całkiem dobrze. No było widać, jak sobie dobrze poczynia teraz na zawodach, gdzie zajął 4. miejsce i to był praktycznie jego debiut w takich poważnych pierwszym ściganiu. Zajął 4. miejsce, także wielkie gratulacje. Czyli co, można zaprosić rodziców przede wszystkim, jak tak dzieci jest. Będą chciały, to rodzice z rodzicami muszą zgłosić się do Was. Można zacząć treningi, to nic nie kosztuje, tak? Nie, treningi nic nie kosztują. Ja naprawdę tak długo, jak pozwoli nam na to sytuacja, chcemy, aby te treningi były bezpłatne. Mało tego, jeśli dziecko nie ma rowerka, nie ma kasku, nie ma rękawic, proszę przyjść, proszę nam powiedzieć o tym. My się postaramy o takie elementy, postaramy się o rower, postaramy się o kask. Naprawdę, niech te dzieci przyjdą, niech się wyrwą sprzed tych komputerów, konsol, niech pojeżdżą na świeżym powietrzu, niech się dobrze bawią. O to chodzi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Przemysław Domagała, prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Omega, drużyny, która startowała w rozgrywkach Dywizji B Superligi, ale też wielu, wielu drużyn młodzieżowych i szkolących najmłodszy narybek speedrowera. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie.